Pyszne. Babeczka. Chcę więcej. Co za apetyt. O, mój brzuszek. O-o. Nie czuję się dobrze. Kochanie, co się stało? Zostanę mamą. Patrz. Gratulacje. Lalilu, czego potrzebuje przyszła mama? Poduszkę, zabawkę. Weź miarę. Przygotuj kartkę papieru. Narysuj wzór. Połóż na pluszu. Ostrożnie wytnij. Zszyj to razem. Zrób uszy. A oto skrzydło. Przymocuj z tyłu. Grzywa i róg. Celestia będzie potrzebować zabawki jednorożca. O, jakie to ciężkie. Mój brzuch jest taki duży. Kochanie, mam dla ciebie prezent. A co to jest? Jednorożec. To zabawka do przytulania. Podoba ci się? Tak, jest wspaniały. Ja też chcę być mamą. O, znowu jestem głodna. Chwileczkę, kochanie. Zrób przekąskę. Wybierz kolory. Wymieszaj je. Pyszne bułeczki. Zakręć. Czas na wędkowanie. Coś tam jest. Gdzie jest haczyk? Doładuj burgera. Ostra papryka. Więcej słodyczy. Połóż na wierzchu. Właśnie tego potrzebuję. Co podać? Chcesz ciastko? Nie chcę. Może ogórki kiszone? Ani jedno, ani drugie. Chcę coś kwaśno-słodko-słono-kwaśne. A co mogę wymyślić? Spójrzmy do lodówki. Dobrze, że jest Lalilu. Dziękuję za pomoc. Co za zapach. To miejsce potrzebuje maski przeciwgazowej. Proszę bardzo, kochanie. Pyszne. Ja też nie czuję się za dobrze. O, chyba się zaczyna. Pogotowie. Już. Pomoc już jest. Bądź ze mną. Spokojnie, kochanie. Tato, cofnij się. Czy na pewno jesteś lekarzem? Nie spotkaliśmy cię wcześniej. Nie przeszkadzaj w pracy, wyjdź. Nadchodzą maluszki. Teraz jesteście moje. Potrzebujemy kogoś, kto was zastąpi. A co ze zwierzętami? Lalilu, pomocy. Dobrze, weź liliowy akryl. Pomaluj oczy. Wow, to jednorożec. Potrzebujemy kawałka grzywy. Przymocuj kilka pasm. Owiń wstążką. O, błyszczy. Zwiń i ozdób. Nie odróżnisz ich od dzieci. Proszę bardzo, Krysalis. Gratulacje. Oto twoje dzieci. O, są słodkie. Dziękuję. Pa, pa. Plan zadziałał. Teraz też jestem mamą. Jesteśmy w domu. Dzieci muszą odpocząć. Śpij, malutka. Chodź, połóż się spać. Nic nie działa. Rodzice nie mogą ich powstrzymać. Dzieci potrzebują zabawek. Przymocuj do pokrywki. Przetnij drut. Delikatnie zegnij. Oddziel patyk. Jest tu tyle rzeczy. Złóż wszystkie części razem. Uśpi, maluszki. Dziękuję, Lalilu. Połóż dzieci do łóżka. Słodkich snów, kochanie. Dobranoc, aniołku. Teraz ustawimy karuzelę. Dzieci w końcu się uspokoiły. Zdrzemnijmy się. Ja też się położę. Ale to nie działa na zwierzęta. Tak, wolność. Szczeniaczki lubią inne zabawy. Gdzie są nasze dzieci? Nie ma ich. Co za bałagan. Chodźmy. Przestań.
Tak trudno się nimi zajmować. Zostańcie tutaj! Muszę odpocząć. Nie utrzymasz tych dzieci w kojcu. Chodźmy! Gdzie one są? Auć! Dlaczego tu jest mokro? Pilnowanie dzieci nie jest łatwe. Lali kadabra! Przymocuj do szablonu. Narysuj księżyc. Gwiazdy. Przymierz. Załóż słomkę. Przymocuj wstążki. Z uprzężami będzie zdecydowanie łatwiej. Łap! Och, jestem taka zmęczona. Chodźcie tutaj. Nie mogę sobie z tym poradzić. Tylko magia może mi pomóc. Raz, dwa, trzy! Juhu! Idealnie. Teraz wszystko jest pod kontrolą. Start! Stój! Widziałaś to? Chcę takie. Ja też chcę. Pomocy! Tak nie może być. Wszyscy zostańcie tutaj. Muszę odpocząć. Weź jajko. Zrób odpowiedni kształt. Potrzebujemy obiektywu. Tęczowa folia. Przymocuj uszy. Pokryj akrylem. Wygrzej pod lampą. Wybierz pokrywkę. Drut pasujący do koloru. Połącz części. Kręci się w kółko. Elektroniczna niania do pilnowania maluchów. Dobra robota, Lalilu. Good. Teraz was widzę. Zachowujcie się dobrze. Nic nie powstrzyma dzieci. Papa, nianiu! Przerwa? Auć! Telewizor Luny złapał sygnał. To moi siostrzeńcy. Znalazłaś dzieci? Krysalis je zabrała. Co zamierzamy zrobić? Musimy je wydostać. Potrzebujemy przebrania. Rozwiń folię. Złóż. Przyklej papier piankowy. Ozdób wstążkami. Dodaj logo. Teraz paski. Dziękuję. Mogę udawać, że jestem kurierem. Chodź. Poczekaj tutaj, kochanie. To może być niebezpieczne. Dostawa. Pomyliłeś adres. Hawajska pizza. Moja ulubiona. Aha, mam cię. To ja, Sparkling Knight. Przybyliśmy po nasze dzieci. Co ty wyprawiasz? Aresztujemy cię. Nic nie widzę. Auć. Wezwałam policję. Jesteśmy na miejscu. Chodź, paniusiu. W końcu jesteśmy wszyscy razem. Chodźmy do domu, kochanie. A ty idziesz na komisariat. Ale to wszystko jest już zajęte. Halo, Celestio. Jest u nas pełno. Przyprowadzimy Krysalis do ciebie. Do mnie? Lalilu, nie mamy nawet klatki, prawda? Wkrótce będziecie mieć. Potrzebujemy bukietu. Zmierz patyczki. Weź kilka wykałaczek. Zmienimy je w szpikulce. Pokoloruj końcówki. To cały zestaw. Przyklej do pudełka. Ozdób figurkami kucyku. Przymocuj łańcuszek. Nadchodzi ochrona. Nie można uciec z takiej klatki. Gdzie powinniśmy ją zostawić? Tak, to dobre miejsce. Otworzę. Chodź, panienko. Zostałam wrobiona. Zasłużyłaś na to, Krysalis. Zło zawsze zostanie ukarane. Jednorożec! Kucyk! Przepraszam! Wypuść Krysalis! Lubicie ją? Dobrze. Ale pod jednym warunkiem. Zrób lalki na palce. Zaznacz wzory. Wytnij po konturze. Przymocuj głowę. Oczy i pyszczek. Pomaluj pastelami. Kwi, kwi, kwi. Ba, ba. Maluchy będą zachwycone. Co to? Co mam zrobić? Baw się z dziećmi. Lubią cię. W porządku, pobawmy się.
Kwi, kwi, kwi. Ba, ba. Więcej, więcej. Jestem zmęczona. O, moja głowa. Chodź. Baw się, baw, baw, baw. Muszę odpocząć. Co się stało? Wszystko gra, dziewczyny? Mam tego dość. Magia znów jest ze mną. Witamy w Equestrii. O-o. Skąd wzięły się te chmury? Ha! Pożegnaj się z księżniczką Celestią. Oh, no. Stop. Weźmy laskę kleju. Załaduj pistolet do klejenia na gorąco. Narysuj Loki. Wow. Dodaj róg. Yeah. Przemaluj włosy. Fioletowe oczy. Pudełko biedy? Czas na transformację. Equestria jest teraz moja. Celestia, uratujemy cię. Aha. Tu jest jej miejsce. Wysypisko. Na pewno coś tam znajdziemy. Idź tutaj, a ja zajrzę tam. Kitty coś znalazła. Co ty tam masz? Wow. O, mała. Zawsze marzyłam o córce. Musisz jeść. Nice. Kiełbaski, co za zdobycz. Teraz księżniczka ma nową rodzinę. Będziemy potrzebować karmy dla kotów. Otwórz puszkę. Opróżnij ją. Usuń etykietkę. Przymocuj pokrywę. Postaż puszkę. Puk, puk, nie najlepszy wygląd. Hej, przestań. Co masz we włosach? Thank you. Trochę mchu. Dodaj kilka kłosków. Legowisko ogrzeje kotka przed zimnem. A oto nowy dom. Kotek nie może usiedzieć w miejscu. Co to jest, kochanie? Pazury wbite w kanapę. Nie niszcz mebli. Mamusiu, nie wyrzucaj puszki. Magia powiększenia. Patrz, mamo. Ona to lubi. O, kotek przyniósł kocięta do łóżka. Rodzina się powiększa. Przenieśmy karton do warsztatu. Zwiń go. Przygotuj okrągłe dno. Przyklej ściany. Druga połowa i pokrywka. Weź piankolinę, rozłóż na cieście. Wymieszaj odcienie. Udekoruj cukierkami. Włóż świeczki. Miłośnicy słodyczy będą zachwyceni. To urodziny malutkiej. Przygotowałam dla ciebie prezent. Wow! Ale wielki tort. Pomyślę życzenie. Na pewno się spełni. Czy to czekolada? O! Celestio, przyszliśmy cię uratować. Gadające kucyki? Nie pamiętasz nas. Okej. Lalilu, czy możesz pomóc z nowym wyglądem? Przygotujmy tkaninę. Wytnij nożyczkami. Zszyj połówki razem. Oto twoja koszulka. Bufiasta spódnica. Nowy wzór. Odetnij nadmiar. Przymierz kamizelkę. Postaż sukienkę. Wow, dzięki, Lalilu. Na co patrzysz, mamo? Najnowszy model. O, chciałabym to mieć. Coś wymyślę. Zarobię pieniądze grając na banjo. O, czy tu jest koncert? Ojej, moje uszy. Wszyscy uciekli. O, tylko jeden cent. Wrzucę to do fontanny. Chwila, fontanna? Oczywiście. Tyle tutaj monet. Tak, wystarczy na torebkę. Mamusiu, to jest dla ciebie. Kochanie, spełniłaś moje marzenie. Ura, niespodzianka okazała się sukcesem. Chwila.
Weźmy trochę papieru piankowego. Wytnij okręgi. Rozłóż je. O, spinner! Przyklej go w środku. Zacieniuj krawędzie. Przygotujmy styropianowe kulki. Pomaluj je. Użyj drutu. Ustaw planety. Model 3D Układu Słonecznego. Konkurs na wynalazek naukowy. Czy jury jest gotowe? Aha. Tak! Telefon nowej generacji. Spójrz, naciśnij przyciski. Coś poszło nie tak. Czy tak powinno być? A, pomocy! Wynalazłam eliksir wzrostu roślin. Podlejmy kwiaty. O, co to jest? Interesujące. Model Układu Słonecznego. Patrzcie. Jednogłośnie jesteś zwycięzcą. Czek na 1000 lali dolarów. Użyjmy pudełka. Potnij. Usuń nadmiar. Włóż półki. Przykryj podstawę papierem piankowym. Wytnij wentylację. Najlepiej w kolorze turkusowym. Postaż to trochę. Dodaj rączkę. Udekoruj wnętrze naklejkami. Rozmieść elementy. Czyja to szafka? O, drzwi się zablokowały. Nie chcą się otworzyć. Co zrobić? Czy możesz pomóc mi otworzyć szafkę? To jest mocno zacięte. Jeszcze trochę. Celestio, nic ci nie jest? Odłóżmy to z powrotem. Jesteś księżniczką Celestią z Equestrii? Znowu ty? Czy ona nadal tam jest? Chodźmy na zajęcia. Weź paczkę. Wytnij część. Zostaw ramkę. Przyklej przezroczysty plastikowy arkusz. Użyj pokrywki. Pokryj. Przymocuj pętlę. Weź pierścionek. Dodaj uchwyt i przyciski. Weź słomkę. Odetnij część. Przymocuj rurki. Pożycz trochę przewodu. Przymocuj etykietkę. Przetestuj multiplikator jedzenia. Gotowe! Teraz są dwa burgery. Co za gadżet! Celestia jest już dorosła. Jednorożniaki, ale został mi tylko jeden cent. Twoje zamówienie, panienko. Potek też chce kawałek. Proszę bardzo. Inne futrzaki też są głodne. Co mam zrobić? Mam pomysł. Stworzę multiplikator żywności. To się przyda. Let's go. Gotowe. Przetestujmy to. Udało się. Teraz jedzenia wystarczy dla wszystkich. O, mój kotek zaginął. Widziałaś go? Czy to on? Moje maleństwo, wszystko w porządku. Dziękuję, panienko. Weź to w ramach podziękowania. Celestia korzysta z multiplikatora. Weź drut. Wybierz kolor. W sam raz. Uformuj koronę. Odetnij kawałek tiulu. Udekoruj klejnotami. Niesamowita korona dla władcy Equestrii. Mniam, jestem bogata. Kucyki nigdy się nie poddają. Celestio, jesteś potrzebna w królestwie. Przestańcie za mną chodzić. Kucyk zmienia się w lunę. Celestio, poznajesz mnie? Patrz, to twoja korona. Korona. Wróciła mi pamięć. O nie, Equestria jest w tarapatach. Chodźmy. Luna stworzyła portal. Chodź za mną.
Siostry wróciły do swojej ojczyzny Equestrii. Stwórzmy pelerynę. Kanina jest zbyt cienka. Weźmy futrzaną pelerynkę. Maszyno do szycia, do dzieła! Rozwiń drut. Super! Ozdób naklejkami. Peleryna niewidka pomoże się ukryć. Co tu się dzieje? Pospieszy się, królestwo jest w niebezpieczeństwie. Musisz pokonać złoczyńcę. Peleryna niewidka pomoże. Wierzymy w ciebie. Wow, to jest przezroczyste. Widzę cię. Chodźmy. Oto zamek Krysalis. Tam jest. Masz jakieś pomysły? Musimy ukraść jej laskę. Peleryna niewidka pomoże się ukryć. Equestria jest teraz moja. Zakradnę się. Tu jest Manto. Gdzie podziała się moja laska? Gdzie ona jest? Haha, Manto, a masz? Nie! Krysalis zamieniła się w świnkę. Księżniczka Equestrii powróciła. Fluttershy, zmieńmy twój wygląd. Zrobimy spódnicę z niebieskiej tkaniny. Przymierzmy to. Dodaj gorset. Materiały możemy znaleźć na wysypisku. Weźmy trochę brudu od świń. Dodaj wody. Ubrudzimy strój Fluttershy. Pastelowe brudne smugi. Biedna mała laleczka. Trwa akcja charytatywna wspierająca zwierzęta. Jak to cudownie! Witajcie, małe zwierzątka! Zbieramy pomoc dla zwierząt w sanktuarium. Proszę bardzo! Oddała ostatnie pieniądze i zamieszkała w lesie. Znam tu każdy kąt. Zbuduję miejsce do spania. W porządku. Znajdę inne miejsce. Piękny tęczowy portal. Weź trochę papieru piankowego. Większy kawałek. Rozciągnijmy go. Ukształtuj półksiężyc. Metaliczny karton. Połącz części. Złote wzory. Ozdób je. To cudowne lusterko w kształcie księżyca. Luna odpoczywa w domu. To tam. Cześć, Luno. Jak się masz? Świetnie. Pójdziemy na turniej? Jasne, tylko się przygotuję. O, ciasto. Przepraszam, co jest nie tak z lustrem? Jest magiczne, patrz. Dzięki niemu strzegę snów kucyków i ludzi. O, chce mi się spać. Pinkie Pie też zasnęła. I nie była potrzebna żadna magia. Ej, obudź się. O, przepraszam. Idziemy na turniej? Tak, chodźmy. Chcę mieć luksusową sukienkę. Nie martw się, znajdziemy odpowiedni wygląd. Zarys gorsetu na złotym papierze piankowym. Przytnij. Załóż koronkę. Ukształtuj skrzydła. Udekoruj buty. Dodaj ozdoby. Bransoletki z kamieniami. Zrób koronkę i przymierz. To wspaniały strój dla księżniczki Celestii. Mieszkańcy miasta, spełnię wasze życzenia i obdarzę was bogactwami. Wystąpcie naprzód. Twój magiczny kapelusz. Proszę, to jest dla ciebie. Dziękuję. Moi drodzy obywatele, czas na mnie. Wow, dziękujemy.
bambusowa mata. Zmontuj strukturę. O nie, co ty robisz? Pożycz mi torebkę. Przyszyj krawędzie. Zamocuj klejem na gorąco. Mech i gałęzie. Namiot jest brudny i połatany. Ale stanie się przytulnym domem Fluttershy. To dobry dzień. Zebrałam dużo jedzenia. Fluttershy ciężko pracowała. Smacznego. To wszystko jest dla was. Założę się, że zjem więcej. Nie, bo ja. O, czekajcie. Chodźcie do mnie. Fluttershy uśpiła zwierzęta. Mają teraz pełne brzuszki. I tylko czerwona panda nie zjadła wystarczająco dużo. Zbliża się turniej. Potrzebuję pomocy. Weź miarę. Narysuj szkic. Powiel na papierze piankowym. Lśniąca zbroja. Rzemieślnicza zbroja na dłonie. Ta wspaniała srebrna ochrona jest dla księżniczki Luny. Rozpoczyna się turniej. O, udało się. Jeszcze nikogo nie ma. Nadchodzi przeciwnik Luny i sędzia turnieju. Witajcie uczestnicy w tym turnieju. Zwycięzca może być tylko jeden. Mistrz otrzyma walizkę pełną pieniędzy. Zaczynamy? Nie tak szybko. Zaczynajcie. O, nie mogę go uderzyć. Ale pyszne. O, jest głodny. Nikt nigdy nie przegrał w ten sposób. Haha, to twoja nagroda. Zrób elementy z tektury. Potnij nożem. Pokryj materiałem. Podstawa łóżka. Zakryj boki sznurkami. Przymocuj belki zagłówka. Zrób stojak. Zamocuj tiulowe zasłony. Piękne łóżko z baldachimem ochroni sny Celestii. Celestia postanowiła odmienić swoje wnętrze. To już wyszło z mody. Cześć! Chcę zmienić meble. Spójrz na projekty twojego pokoju. To mi się podoba. Zobaczymy, co da się zrobić. Witam, tak. To nasz ekskluzywny przedmiot. Czekam. Wow, co za luksusowe łóżko. Wspaniale. Jesteś najlepszą projektantką w mieście. Ozdobny papier. Złóż je w małe torebki. Pastele do rozmazywania. Ubrudź krawędzie. To żywność ekologiczna dla zwierząt. O, mam tyle pracy. W lesie zawsze jest coś do zrobienia. Witaj, mały ptaszku. O, hej, nie podlewaj mnie. O, jestem głodny. Nie mam jedzenia dla kotów, ale mam pomysł. Fluttershy stworzyła ekologiczną żywność dla zwierząt. Kot był zadowolony. O, naturalny produkt. Też chcę taką torbę. Mój kot nie toleruje chemii. Jedzenie stało się bardzo popularne. Pofarbujmy futerko. Wytnij to. Piękny strój. Miau, chcę jeść. Mój ukochany kotek. Natychmiast przynieś mi całą drogą karmę dla kotów. Oto twoje zamówienie. Żadne jedzenie nie zadowoliło kotka. Nie ma nic innego, skarbie. Chcę to. Miau.
ale zamówiłam dla ciebie najdroższe. Chcę to. Miau. O, losie. Zbuduj fabrykę dla tej karmy dla zwierząt. O, złoty brokat. Syp do fiolki. Kropla gliceryny. Wybierz kolor. To drogie perfumy ze złotymi drobinkami. Cześć! Jak ci się podoba moja nowa sukienka? O, wow, jest piękna. Obróć się. Fluttershy zarobiła dużo pieniędzy na karmie dla zwierząt. Teraz zamiast muchy we włosach mam motyla. Mam dla ciebie prezent. Wow, to jest świetne. Dziękuję. Chcesz wypróbować moje nowe perfumy? Yes! O, jak to się stało? Może te perfumy są magiczne? Celestia spryskała się perfumami i również zmieniła się w kucyka. No to lećmy. Let's go. Złap spinera. Mam go. Pomaluj na różowo. Owiń w ozdobny papier. Pomaluj na miętowy kolor. Zamocuj wszystko. Co za śliczne ołówki. Włóż je pod dach. Za dużo tego. 5 koszy. To taka puszysta tkanina. Dzieciaki pokochają tę kolorową karuzelę. Nasz plac zabaw jest pełen atrakcji. Kucyki przyszły się pobawić. Od czego zaczynamy? Od basenu. Teraz trampolina. Let's go! Wow, fantastic! Ale tu jest fajnie. Przepraszam, czy możemy przejść na karuzelę? Oczywiście, siadaj. Kręcę się jak balerina. Kucyki pysznie się bawiły. To stara Pinkie Pie. Usuń poprzednią grzywę. I ogon. Kropla farby. Pomaluj na biało. Narysuj nowe oczy. Dodajmy grzywę. Popracujmy suszarką. Podwójne skrzydła. Ukształtuj róg z piankoliny. Korona dopełni wygląd. To księżniczka Celestia. Pogoda się pogorszyła, ale bałagan. Słońce schowało się za chmurami. Kucyki pospiesznie schowały się pod parasolem. Celestia strzeże słonecznego dnia. Asio, chmurki! Tak jest lepiej. Ciepłe promienie. Zadowolony kucyk galopuje przez chmury. Słoneczny dzień został uratowany. Kucyki znów mogą cieszyć się ciepłem słońca. Narysuj portal na styropianie. Wytnij łuk. Spiłuj brzegi. Dodaj teksturę. Koronka z nakładką. Pełne wdzięku kolumny. Dodaj murowanie. Potrzebujemy piedestału. Wytnij schody. Kilka paneli. Postaw portal. Dodaj kamieniom odcieni. Podkreśl. I postaw. Wszędzie rośnie mech. A na górze zaświecił kryształ. Dokąd prowadzi ten starożytny portal? Celestia mieszka w pięknym zamku. Czas zbadać moje tereny i porozmawiać z mieszkańcami. Poszła do lasu. Co za piękne kwiaty. Cześć, ślimaczki. Jak się macie? Wszystko gra. Ale ostatnio w lesie pojawił się dziwny portal. Ciekawe.
To naprawdę portal. Wcześniej go tu nie było. Ciekawe, dokąd prowadzi. Witaj, laleczko. Zetrzyj jej starą twarz. Narysuj fioletowy makijaż. Spojrzenie liliowych oczu. Narysuj uśmiech. To kosztowne cyrkonie. Jak miło. Przygotujmy czepek. Przyklej wielokolorowe pasma. Przytnij końce. Tęczowa tkanina. Co za bujna spódniczka. Błyszczący gorset. Rękawki. I złoty symbol. Zrób chokera. Gotowe. Czas na stylizację. To idealne loczki. Jej wygląd dopełni diadem. Księżniczka Alicornów zmieniła się w nastolatkę. Portal zabrał Celestię do świata ludzi. Co się stało? Co? Gdzie są moje kopytka? Poszukam ludzi, może ktoś mi pomoże. Celestia poszła do miasta. Ale tu jest dziwnie. Ona jest jakby nie stąd. Cześć, wszystko gra? Byłam księżniczką kucyków, a potem przeszłam przez portal i wszystko się zmieniło. Czy jesteś głodna? Tak, pycha. Naprawdę potrzebujesz pomocy. Pokażemy ci i opowiemy wszystko. Dostawa materiałów. Rozwałkuj modelinę. Zrób figurkę kota. Naturalna bawełna. Narysuj pyszczek. Zwiąż kokardę. Wytnij podstawę obruszki. Udekoruj kryształami górskimi. Gotowe! Ten uroczy kotek zostanie przyjacielem Celestii. Królowa kucyków przyzwyczaja się do nowego życia w Lalitown. Towarzyszy jej kot Opal. Nie jest tak źle. Ładnie mi w tym wdzianku. Kot chce zwrócić na siebie uwagę. Czy ty też chcesz być piękna? Opal czuje się nieswojo. O nie, nie możesz tam iść. Co ja z tobą zrobię? Wiem. Księżniczka znalazła zabawkę. Zabawa z kotkiem była świetną rozrywką. Nowa lalka, nowy wygląd. Narysuj nowe oczy. Są liliowe. Przytnij grzywkę. Kolorowe włosy. Jeszcze trochę. Co o tym sądzisz? Wytnij. To przedłużenie sukni. Zszyj wzdłuż krawędzi. Piękna biała sukienka. Piórka. Talerz. Skittles. Trochę wody. Wow, to tęczowe plamy. Zanurz materiał. Teraz mamy wspaniały szef. Pokryj złotem. Pełna wdzięku talia. Zwisa symbol słońca. Zawiń pasma. Dodaj koronę. Celestia nieco dorosła. Poszła na spacer do ukochanego lasu. Ta woda jest taka czysta. O, strumień! Cześć, słodka wiewiórko. Ukołyszę cię w kołysce. Pójdź ze mną, proszę. Kucyki wyszły na spacer z dziećmi. Przyjaciele, dobrze was widzieć. Celestio, czy to jesteś ty? Wow! Konie dobrze się bawiły, ale nagle jeden utknął w sieci. Pomóż nam, Celestio. Zawsze będę chronić lud królestwa. Jesteś bezpieczny. Celestio, znalazłyśmy genialny diament. O, już miałam ci go dać. Tak długo go szukałam. Potnij tekturową tubę. Owiń w folię. Zrób mocne drzewo. Korona drzewa. Pokryj fioletową farbą. Popracuj gąbką. Wytnij kryształki ze styropianu. Udekoruj gałęzie.
Tu wiszą piękne cyrkonie. Na pniu są księżyc i słońce. Co za tajemnicze drzewko! Księżniczka Celestia wita gości na łabędzimbalu. Dzisiaj jest nie tylko święto. Stało się coś wyjątkowego. Jaki mamy dzień? Spójrzcie na drzewo harmonii. Świeci jak nigdy dotąd. Ten magiczny diament da drzewu nową moc. Ta magia jest tak potężna i piękna. Świętujmy! Księżniczka i goście świętują.